Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej. Jesień, pora burzowa, seria 25. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego i w tym celu musimy wybrać sobie dowolnego Peugeota i sfotografować go przy lwim muralu w Playa Azul. Ja już sobie wybrałem jakiegoś Peugeota. Welcome back, Loco. I teraz przeniesiemy się do Playa Azul. Mam wrzucone Horizon Solo, to nic. I mural mamy tutaj. Cykamy szybko fotę i zaliczamy pierwsze zadanie. Teraz weźmiemy sobie Diablo SV z 97. Teraz musimy 322 prędkość osiągnąć, ok. W tym celu zrobimy sobie tuning, który nam umożliwi w ogóle taką prędkość. 344, 364. I oczywiście przeniesiemy się w tym celu na autostradę. No i rozpędzamy naszą furkę. Teraz musimy pomalować karoserię. Może zrobimy inaczej. Udamy się do domu. Walniemy sobie na czarno. Okej, teraz musimy wygrać wyścig uliczny. Okej. Zmienimy sobie może tuning na A800.
Okej, teraz wybierzmy sobie jakiś wyścig uliczny. Wybrałem inną wersję tego Diablo. Ale to i tak powinno nam zaliczyć. Teraz zobaczymy, czy to z tego samego roku. Tak. No ładnie, ładnie leci nawet. Spore natężenie ruchu na drodze. I jeszcze takie coś mi się przydarzyło. To nic. Cały czas jest szansa, żeby to wygrać. Trzeba będzie po prostu powalczyć. No i proszę, trzeba trochę się poprzepychać, ale jednak warto. Lecimy z górki. Zaraz będzie ostry zakręt w prawo. No i w sumie do kilometra. No fajny wyścig. Okej. Powinno być zadanie cotygodniowe już również zaliczone. Okej. Załóż fartuch laboratoryjny. Możemy to zrobić.
fartuch laboratoryjny. Poszukajmy. Tylko gdzie on może być? Może w topy? Nie, może w kurtkach. Tutaj na razie mamy same koszule. Nie. W sukienkach to na pewno nie. To musi być w strojach. Ale nie ma, ale... Może musimy kupić? Zobaczmy jeszcze w sklepie. Tak, musimy, ale posiadamy kurtka, to jest w kurtkach. Okej. W ten sposób udało się odnaleźć. Dobra, kurtki. Gdzieś pomijałem cały czas. Kurtki. I teraz szukamy fartucha. Jest. No i udało się, ok. Czyli mamy punktów 12. Teraz jakie tutaj furki trzeba? Aha, Chevrolet Pickup B700. Szybki tuning do B700. Miejmy nadzieję, że będzie to ten odpowiedni tuning. Teraz szybko przeniesiemy się do skoku. Strony. Tak, ale weźmy większy rozpęd.
cleared your destination. Udało się. Tylko czy wszystkie te skoki mogę tą samą furką? Tak. I tak. No i w sumie fajnie. Zaraz, tylko... You've arrived at your destination. Okej. Teraz spędzamy furkę i zobaczymy, no, czy się uda za pierwszym razem. Udało się. Punktów mamy 18, więc cóż, może byśmy po prostu zapoczątkowali jakąś strefę pomiarową, na przykład tutaj, w tym dodatku Hot Wheels. Czyli zapoczątkujemy dodatek wyzwaniem krótkim i na tym sobie zakończymy. Pierwszą część poradnika. Aha, McLaren 570 tylko. Teraz zrobimy sobie jeszcze tuning do S1900, szybciutko, piękna fura, naprawdę, wow. Bomba. No, sobie zaczniemy. Jeszcze lepiej wygląda ze spoilerem.
No i dobra, i możemy już odebrać pierwszą nagrodę, dlatego również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!